zobacz tutaj. Halo, 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 Szymek. Halo, cichutko teraz. Cisza na planie. Okej? Okay. Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Pasi to Pasi. Dzisiaj, jak zapewne już widzicie po tytule, zapraszam Was na filmik dzieciowy. Zapraszam Was na taki mój must have, jeżeli chodzi o ten ciężki okres w macierzyństwie, w rodzicielstwie też, zwany ząbkowaniem. Który obecnie przechodzimy z tym oto gentlemanem, który od razu nadmienię, bawi się tutaj na macie tuż koło mnie, także wszelkie piski, okrzyki, dźwięki zabawek. Musicie mi wybaczyć, ale taki dzisiaj mamy klimat. Natomiast uznałam, że skoro jest to temat dotyczący dziecka, akurat właśnie tego, mojego Szymkowiaka, który ząbkuje, no to mam nadzieję, że jakoś to przełkniecie. Także dzisiaj zdradzę Wam moje tipy, jak to wygląda, jak przetrwać, kiedy dziecko ząbkuje. Więc co, zaczynamy, lecimy z tym koksem. Pierwsza rzecz, myślę, że taka nie będzie to rzecz odkrywcza. To, co nam bardzo ułatwia sprawę przy ząbkowaniu, są to gryzaki. Także wszelkie maści gryzaki jak najbardziej Wam polecam dla dzieci, ponieważ kiedy zęby rosną, to najmłodsi mają zazwyczaj problem z tym, że po pierwsze ich te dziąsła swędzą. Strasznie ich swędzą, także muszą się mieć czym podrapać. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to jest za dźwięk, to jest to szorowanie po podłodze pustą paczką po chusteczkach nawilżanych. Także najprostsze zabawki są tymi najlepszymi. Wcale nie trzeba mieć jakichś zabawek, wiecie, dźwiękowych, nie wiadomo czego, super. Tylko może być po prostu pusta paczka po chusteczkach. Korzystając z tego, że mamy chwilę ciszy, tak jak wspomniałam, najfajniejsze są gryzaki. I tutaj mogę Wam polecić różne, począwszy od takich, tutaj mamy akurat plastikowy gryzaczek, to jest część w ogóle od maty Skip Hop. Także później, kiedy już z maty nie korzystacie, nie ma takiej potrzeby, takiej wiecie, z pałąkami, na której właśnie są zawieszone zabawki, to można te zabawki zdjąć i po prostu dziecko może się nimi bawić, także to jest taki gryzaczek lisek. Inny gryzaczek, który mogę Wam polecić, tutaj akurat mam taką wiewiórę, no bo ja Basia, hello, wiewiórka musiała być w spadku po mojej córci i jest to gryzak, jest to zabawka przypinana do wózka, także coś takiego, taka zabawka zawsze jest z Wami, więc jak najbardziej takie zastosowanie polecam. Po pierwsze mamy tutaj gryzaczek, także ona akurat ma taką gwiazdeczkę, którą dziecko może, wiecie, dziamdzieć sobie w buzi. Po drugie dźwiękowe efekty, wiadomo, dzwoneczek. Tutaj jeszcze mamy też szeleszczący ogon, także takie zabawki wielofunkcyjne, jak najbardziej Wam polecam. Też taki tip Wam zdradzę, nigdy nie obcinamy metek od zabawek, bo to jest największa frajda dla małych dzieci. No a te nóżki też są troszeczkę takie, wiecie, obślinione, także mój syn całą tą wiewiórkę, no wiecie, haps, wszystkim się drapie, drapie się też tą sprzączką, którą się przypina wiewiórę do wózka, także taka druga opcja. Kolejną opcją, jeżeli chodzi o gryzaka, to bardzo naprawdę serdecznie, z całego serducha polecam Wam gryzaczka od Lulalove, to jest polska firma. Z tyłu nawet widzimy tutaj Lulalove i to jest akurat gryzak kauczukowy, na taki się zdecydowałam. Wystarczy go wyparzyć, już jest czysty, nie ma problemu. On się cały wygina, także ma taki fajny, jest elastyczny, ma w ogóle taki ergonomiczny, dobrze mówię, kształt, więc dziecko dosyć łatwo uczy się na nim w ogóle łapać go w rączkę. Także też fajnie można się nim podrapać, krzywdy nie zrobi, bo tak jak mówię, to jest kauczuk, także mięciutki i bardzo taki ekologiczny, można powiedzieć. I ostatni taki rodzaj gryzaków, które są chyba najlepsze przy ząbkowaniu, a którego akurat nie mam jakiejś nowej sztuki, a moja Zosia po prostu je zużyła. Ten, kto nie wie, mam dwójkę dzieci, Zosia ma prawie 3 lata. Ten młody, który zaraz będzie znowu głośno z paczką chusteczek, ma 8 miesięcy, nie prawie 9. Także ostatni taki polecany przeze mnie typ gryzaków są to gryzaki wodne. A dlaczego wodne są najlepsze przy ząbkowaniu? Ponieważ fajnym patentem jest, kiedy ta woda jest w gryzaku, jeżeli ten gryzak najpierw wsadzicie do lodówki, ochłodzicie go i on przez to, że właśnie jest wody, to będzie tą temperaturę gdzieś tam utrzymywał przez dłuższy czas i wtedy ta zimny gryzaczek będzie dużo przyjemniejszy dla dziecka, które nawet nie tylko te dziąsła go swędzą, ale już ten ząb się wyrzyna i po prostu go boli. Także wtedy będzie taka ulga, nawet my, jeżeli się gdzieś uderzymy, mamy siniaka, coś sobie zrobimy, no to zawsze przykładamy zimne i robi nam się lepiej. Także na tej samej zasadzie to działa. Przechodzimy dalej.
Skoro już jesteśmy przy rzeczach zimnych, to kolejny patent, który Wam sprzedam i myślę, że to będzie takie niekoniecznie oczywiste, to oczywiście nie wnikam w to, jak karmicie swoje maluszki, jeżeli rozszerzacie dietę, jedni stosują papki, inni, tak jak ja, stosują BLW. Natomiast nawet jeśli stosujecie papki i wykarmicie dzidziusia z łyżeczki, oczywiście kiedy już ma skończony 6 miesiąc życia, to polecam Wam mieć w domu takie warzywo jak ogórek surowy. Przy ząbkowaniu jest to nieoceniona radość, nieoceniona pomoc, ponieważ ogórek surowy działa na tej samej zasadzie co gryzak wodny, czyli jeżeli nie macie gryzaka wodnego, tak jak ja, to właśnie sobie pomagam ogórkiem, a mianowicie wystarczy obrać ogórka ze skórki, pociąć go w takie, powiedziałabym, patyczki, paseczki, znaczy właśnie nie paseczki, tylko takie patyczki, żeby dziecko mogło jednak to chwycić w rączkę. Mniej więcej w wysokości, zawsze ja się to sugeruję kciukiem, czyli na taką wysokość, żeby trochę z tej dłoni wystawało. I dać dziecku. I po prostu dziecko za pomocą tego, wiecie, ogórka będzie się drapało po tych wiązłach, ponieważ ogórek będzie zimny, wyjęty z lodówki i też ogórek trochę, no, dłużej zatrzymuje to zimno w sobie, to też będzie ochładzał właśnie wiązła, minimalizował ten ból, także jest naprawdę fajny i niedrogi patent, bo myślę, że większość z nas, jeżeli tylko lubicie ogórki surowe, to takie warzywo ma po prostu w lodówce. Ot tak. Idziemy dalej. Kiedy gryzaki już nie pomagają, kiedy ogóreczki już nie pomagają, czym się można wspomóc? No oczywiście, że możemy przejść też do leków. Jeżeli chodzi o leki, no to taka pierwsza rzecz, którą mogłabym Wam polecić, to jest maść i to jest maść zwana Dentinox. Dentinox jest to taka maść w tą stronę, właściwie powiedziałabym bardziej żel. Na właśnie dziąsła, bolące, swędzące dla dzieci. Jak najbardziej zalecany, zalecają go stomatolodzy, pediatrzy. Jest to maść, którą dostaniecie, żel, który dostaniecie w aptece bez recepty. Jest on tani, kosztuje około 15 zł, coś takiego. Na czym to polega? Taki żel wyciskamy sobie na opuszek palca, najlepiej ten wskazujący, i po prostu wyciśniętym takim żelem smarujemy dziąsła u dziecka. Góra, dół, najbardziej się skupiamy na tych miejscach, które mogą być bolesne, gdzie wiemy, że jest spuchnięte dziąsło, coś ma wyjść i to powinno pomóc. Czy pomaga, czy nie pomaga? Różnie. Są różne opinie, natomiast taka najczęstsza opinia, z którą się spotykam, bo jeżeli Dentinox dla waszego dziecka, na wasze dziecko nie działa, no to już nic nie zadziała. Także polecam ten żel i trzymam kciuki, żeby akurat na Wasze dziecko działał. Pomówiliśmy sobie o żelu, ale kiedy dalej dziecko widać, że cierpi i to już nawet nie jest swędzenie, tylko to jest ból, po prostu ból, ale nie ma... Tak, to jest taki ból, ale nie ma gorączki, to pomimo że jestem, należę do tych rodziców, którzy raczej nie lubią stosować leków, starają się zaradzić w jakiś inny sposób, to kiedy widzę, że dziecko się naprawdę męczy i nie może spać, i boli, ale nie ma tej gorączki, to mimo wszystko pamiętajmy, że nie zawsze ta gorączka musi występować. Przeciwbólowo wjeżdża pedicetamol. Są różne szkoły, mamy pedicetamol, który jest najlżejszy, jest jeszcze ibuprom, ibuprofen czy nurofen. Natomiast powiem Wam, że ja w pierwszej kolejności, jeżeli właśnie nie ma gorączki, sięgam po pedicetamol, ponieważ też on jest przeciwbólowy, ibuprofen już bardziej przeciwzapalny. Także jeżeli widzę, że mój dzidziuś, tak, mój synek teraz się męczy, to po prostu daję mu lek, żeby lepiej spał, żeby uśmierzyć ten ból. Jeżeli dochodzi jeszcze gorączka, no to wjeżdża już coś mocniejszego, ibuprofen czy nurofen. Natomiast jeżeli tej gorączki nie ma, po prostu przeciwbólowo daje pedicetamol. Jeżeli chodzi o ilość, no to wszystko tutaj macie na opakowaniu, także według gramatury, ile kilogramów ma Wasze dziecko, to tyle mililitrów podajecie, także trzeba przeczytać. Jeżeli chodzi o aplikację, tutaj mamy strzykawkę, czyli po prostu z butelki wyciskamy do strzykawki płyn i później dajemy dziecku do buzi. Ważne jest, że, no wiecie, żeby od razu całej strzykawki naraz dziecku nie wcisnąć do tej buzi, bo wypluje albo po prostu się zakrztusi. Także robić to sukcesywnie, najlepiej jeżeli jesteście we dwójkę, także jeden rodzic trzyma dzidziusia i uspokaja, a drugi po prostu zapodaje lek. Dalej, jeżeli dziecko te dziąsła swędzą, albo nawet jeżeli jeszcze nie zamkuje, tylko coś tam się dzieje, to ja też raczej należę do tej szkoły, żeby dzieci przyzwyczajać w miarę szybko do szczotkowania, po prostu mycia zębów. Także przychodzę do Was z taką mini szczoteczką. Jeżeli chodzi o najmłodszych, to tutaj nie używamy takich szczoteczek raczej, wiecie, dłuższych, tylko w tych pierwszych miesiącach używamy takiej szczotki, która jest na silikonowy, po prostu jest na paluszek. Na paluszek rodzica, to jest silikonowa. Tutaj mamy takie małe włoski
z przodu i nią szczotkujemy. Fajnie jest szczotkować, kiedy już te pierwsze zęby się pojawią, ale też jest to fajna metoda, żeby złagodzić właśnie swędzenia u dziecka, także jeżeli samo dziecko akurat, wiecie, oczywiście w ciągu dnia bawi się gryzakiem, ale jeżeli widzicie, że no już strasznie jest swędzi, no to jako taka zabawa, można to powiedzieć, potraktować zabawę rodzic kontra dziecko, właśnie żeby mu szczotkować te ząbki, czy nawet po dziąsełkach przejeżdżać, bo po pierwsze uśmierzycie swędzenie, czy tam ból, po drugie też nauczycie do takich fajnych nawyków, że te zęby jednak się myje i później będzie mniejszy problem, kiedy dziecko będzie większe, że no kurczę, rano i wieczorem te zęby myjemy, tak? Więc jak najbardziej tutaj jestem za tym. Takie szczoteczki kupicie spokojnie w aptekach, to też jest niedroga sprawa, one chyba są w dwupakach, tak mi się wydaje. Nie chcę pomylić, także od siebie serdecznie polecam. Dobrze kochani, to by było tak naprawdę wszystko. Jeszcze na sam koniec tylko też bym Wam nadmieniła, że czy dziecko ząbkuje, po prostu, kiedy pojawi się już ten pierwszy ząb, to też zalecałabym wizytę u stomatologa dziecięcego. Ano dlatego, że kiedy już mamy zęby, to warto je myć. Pomimo, jeżeli nawet dziecko jest na piersi, to mimo wszystko później rozszerzamy tą dietę, te zęby mogą się psuć, więc warto jest, żeby stomatolog zobaczył, czy one dobrze rosną, właśnie, czy może rosną kolejne, czy można jeszcze jakoś zaradzić. No i też, żeby dziecko od najmłodszego przyzwyczajać jednak do tego stomatologa, żeby to nie była najgorsza rzecz i jakaś kara, że idziemy do dentysty. Tylko po prostu taka normalna wizyta, normalna funkcja, tak jak jemy, pijemy, śpimy, tak samo chodzimy do stomatologa, tak? Żeby to było coś takiego naturalnego, a nie czego dziecko będzie się bało. Jeżeli jeszcze też wspomnę, karmicie dzieci piersią, to też super i mogę powiedzieć, że to jest najlepszy lek na całe zło. Także jeżeli dziecko ząbkuje, boli je, to wtedy też pamiętajmy, że częściej możemy dziecko do tej piersi przystawiać i mu proponować, ponieważ też w mleku mamusi są przeciwciała, także po prostu jeżeli coś się dzieje, dziecko gorączkuje, czy nawet właśnie jest przeziębione, no to mleko mamusi działa po prostu jak taki plaster na całe zło. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że niektóre patenty nie były znane, ale już są i Wam pomogą. Mam nadzieję, że ten okres ząbkowania u Waszych dzieci będzie przebiegał bardzo delikatnie. Tak, Szymek? Tak, bardzo delikatnie i szybko się z nim rozprawicie. Jeżeli macie jakieś tylko pytania, jeżeli chodzi o ząbkowanie, to zostawcie je oczywiście w komentarzu, chętnie odpiszę. A jeżeli dzisiejszy filmik tylko przypadł Wam do gustu, mile spędziliście ze mną czas, pomimo ciężkiego tematu, to będę wdzięczna za kciuka w górze. Będę wdzięczna też za subskrypcję i jeżeli chcecie być na bieżąco, to moimi filmikami 2 tygodniowo wjeżdżają na kanał w środę i sobotę o 9:00, to kliknijcie w dzwoneczek, wtedy od razu na telefon będziecie mieć powiadomienia, że Basi to Pasi umieściła nowy filmik. Zachęcam też do obserwowania mnie na Instagramie i to już koniec tej autoreklamy. Kończymy ten odcinek, a ja lecę do mojego dzióbka. Jaki dzióbki, pa, pa!